Zdaniem Radosława Sikorskiego swój sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego Janusz Korwin-Mikke zawdzięcza przede wszystkim młodzieży i przekornym Polakom. Polak jest przekorny, młodzież jest jajcarska, to taki jajcarski elektorat, powiedział szef polskiego MSZ. A może Janusz Korwin-Mikke ma jajcarski elektorat, bo ma jaja? A? Może tak być. A wy w tym rządzie to robicie jajcarskie rzeczy. Choćby podwyżki emerytur. To są dopiero jaja. Władza pławi się w luksusach, a starsi ludzie ledwo wiążą koniec z końcem, komentuje prasa zapowiedzianą rewaloryzację emerytur. Panie ministrze, władza, którą pan reprezentuje, no, otacza troską emerytów i ułatwia im życie taką metodą troszeczkę z okresu PRL-u, bo ktoś wtedy zasugerował, żeby do banknotów dołączać sznurki. To może teraz do emerytów też powinniście dołączać sznurki? Po co? Żeby łatwiej było wiązać koniec z końcem. Chociaż nie. Sznurki nie. To za bardzo pachniałoby to siermiężnym socjalizmem. No bez jaj. Do emerytur rząd powinien dołączać wstążeczki. Wtedy wiązanie końca z końcem będzie takie estetyczne i w ten sposób władza odda szacunek ludziom starszym. To jest bardzo śmieszne, jajcarskie. Panie ministrze, nie ma co się przejmować tymi przekornymi Polakami i jajcarską młodzieżą. Po prostu trzeba zmienić Polaków na inny naród. Sprawa młodzieży sama się załatwi, bo dzięki polityce rządu wyjadą do Anglii i będzie. No i w takim razie najbliższe wybory do polskiego parlamentu mogą być już, no niestety, mniej jajcarskie.